Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Najlepszy z najlepszych tutaj przyjechali do Jasła, biorąc udział w tym finale, więc sam fakt bycia tutaj to już jest dla Was, myślę, bardzo duża satysfakcja. I myślę, że tak jak żeśmy sobie wczoraj życzyli, że te kilka dni w Jasle to okażą się dla Was takimi dniami, które pozwolą Wam zapamiętać miasto Jasło jako takie miasto, do którego warto wracać. Jest fajna młodzież, fajny taki przyjemny klimat i pewnie o to nam wszystkim chodzi. Bardzo dziękuję Józefowi Biernackiemu, który tutaj bardzo... Józef. Nagrodźmy go brawami, bo to jest sprzęt, dzięki któremu w Jaśle ten finał ma miejsce. Także, gdyby nie było tak dobrej współpracy, nie wszystko by się udało. Tak jest. I najważniejsze to jest to, że doceniono to z góry i pogoda wytrzymała. Także raz jeszcze bardzo serdecznie wszystkim gratuluję. Tego przed chwilą zakończył się 36. ogólnopolski turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla reprezentacji województw całej Polski w szkołach podstawowych i w szkołach gimnazjalnych. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę. Ale nagrody od 1 do 3 miejsca ufundował minister spraw wewnętrznych. Dzieci wracają zadowolone, ponieważ przyjeżdżając tu, to przyjeżdżali w strugach deszczu, ale wczoraj i dzisiaj piękna pogoda, mogło się to odbyć na zewnątrz. Słowami podziękowań udowodnili, że są zadowoleni wyjeżdżając z Jasła. Miasto Jasło stanęło na wysokości zadania, a mój klub i moi działacze byli czynnie przy realizacji tego przedsięwzięcia.